Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszej sesji i otwieram 69. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dzisiaj jest, proszę Państwa, dzień wyjątkowy, dlatego że niedługo będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. 2022 lata temu urodził się Jezus Chrystus i my jak co roku obchodzimy Jego urodziny. Zaczął się wtedy czas, który trwał 33 lata, który był chyba najważniejszym okresem w historii ludzkości, prawda? Czyli przez 33 lata Jezus Chrystus żył, nauczał, umarł za nas i zmartwychwstał. To ważne wydarzenie, to niezwykle ważne wydarzenie. Chrystus się rodzi, oby rodził się również zawsze w naszych sercach. Szczególny czas, witam serdecznie wszystkich tutaj obecnych na naszej dzisiejszej sesji. Witam wszystkich kierowników, naczelników wydziału, witam dyrektorów szkół z Bartoszyc i nie tylko. I witam księdza Jerzego Olechnowicza, dziekana naszego tutaj z parafii Farnej. Witam serdecznie chór pasjonata prowadzony przez panią Marię Czarną i dzisiejszy chór rozpocznie dzisiejszą sesję, dlatego bardzo proszę o chór o zajęcie miejsca. Chór jest ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wysłuchajmy przepięknych kolęd, przepięknego występu, znakomitego chóru pasjonata. Proszę bardzo. Thank you.
jedną chociaż, no na bis. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy chórowi Pasjonata. Rzeczywiście uraczyli nas tutaj pięknym śpiewem, ucztą duchową i wprowadzili nas zdecydowanie w przepiękny, cudowny nastrój. Ale żeby jeszcze dopełnić tej atmosfery świąt, bardzo bym poprosił teraz księdza Jerzego Olechnowicza, naszego dziekana, tutaj naszego dekanatu bartoszewskiego, o Słowo Boże. Bardzo proszę. W tej uroczystej chwili, jaka dzisiaj jest, przed świętami Bożego Narodzenia, które za kilka dni będziemy obchodzili, wychwalajmy teraz Boga naszego Ojca za świętą moc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy to wydarzenie, słuchając słów Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Szanowni Państwo, poprośmy, jeszcze nie siadajcie, poczekajcie chwilkę. Poprośmy w modlitwie wiernych w różnych naszych potrzebach. Zapraszam wszystkich wierzących, niewierzących, wyznających inną religię niż religię katolicką do tej wspólnej modlitwy, bo czas jest okrutny, czas jest przykry, czas jest brzydki. Przecież te święta Bożego Narodzenia będziemy obchodzili w warunkach wojny, którą toczą nasi najbliżsi sąsiedzi, Ukraińcy. Wprawdzie to są drugie święta, bo wcześniej była Wielkanoc, ale Boże Narodzenie jest chyba najbardziej rodzinnym z rodzinnych świąt. Mamy wśród nas mieszkańców, którzy uciekli przed wojną, szczególnie są to kobiety i dzieci, i otoczmy ich też naszą modlitwą. Prośmy zatem, aby Pan Jezus udzielił wszystkim tutaj zebranym daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij dobrą nowiną zbawienia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, obdarz łaską pokoju Ukrainę, Syrię i inne narody, które walczą o swoją wolność. Ciebie prosimy. Panie Jezu, obdarz zmarłych naszych, krewnych, bliskich, znajomych, szczęściem i wiecznym zbawieniem. Ciebie prosimy. Szanowni Państwo, za kilka dni będziemy obchodzili święta Bożego Narodzenia. Nie żadne Christmas, nie święta zimowe, ale narodziny Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Są to święta chrześcijańskie, są to święta, podczas których Bóg dokonał wcielenia. Niech zatem te święta przyniosą szanownemu Państwu obfitość łask Bożych dla wszystkich was. Ja natomiast, bo to są życzenia na wasze ziemskie życie, natomiast na życie po śmierci życzę wam zbawienia. Pamiętajmy też w naszych modlitwach przy stołach wigilijnych o naszych braciach Ukraińcach, o tych, którzy walczą w okopach, którzy siedzą tam w tym zimnie, którzy są bombardowani. Wiem o tym, że pomagacie jak tylko możecie, ale nie chodzi o samą pomoc materialną, chodzi także o modlitwę, która ma wielką, ogromną moc. Myślę, że po raz pierwszy na takim forum będę wyrazicielem podziękowań, które będąc na Ukrainie otrzymałem z prośbą o przekazanie miastu Bartoszyce, w zasadzie mieszkańcom, czy też władzom miasta Bartoszyc, za pomoc, jaka jest udzielana wszystkim tym, którzy potrzebują takiej pomocy, a mieszkają na Ukrainie. Więc w imieniu tego narodu, tam gdzie byłem, dziękuję wam. Dziękuję i nie ustawajcie w tej pomocy, bo jest bardzo, bardzo potrzebna. Szanowni Państwo, kończąc nasze modlitwy, chciałbym was zaprosić do modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Życzę obfitych, dobrych obrad. Tak patrzę, są sami panowie radni, nie ma pani? Tak, sami panowie. Sami panowie. Tak. Może bo to i dobrze. Bo zaraz kobieta by zmieniła zdanie, prawda? Żartuję, przepraszam wszystkie kobiety. Przepraszam wszystkie kobiety, niech się na mnie nie denerwują. Jeszcze mnie nie znacie, ale ja lubię pożartować nawet wtedy, kiedy jest poważnie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, serdeczne Bóg zapłać dla księdza Jerzego za te piękne życzenia i za modlitwę. Szanowni Państwo, możemy już przejść do części roboczej. Ja jeszcze raz oczywiście serdecznie witam wszystkich, którzy są na sesji. Witam dyrektorów szkół, naczelników wydziałów. Witam pana dyrektora szpitala, pana Sławomira Wójcika, który zawsze jest na naszej sesji. Witam oczywiście wszystkich radnych na czele z panem starostą i zarządem powiatu. Szanowni Państwo, sesja dzisiejsza, jak zawsze zresztą, jak każda sesja, jest transmitowana przez telewizję Barsat i za pośrednictwem telewizji Barsat witam oczywiście wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu. Oczywiście telewizja Barsat to nagrywa i filmuje, a to oznacza, że obecność na sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku. To taka formalna informacja. Sesja nasza jest zwołana dzisiaj, my to tak nazywamy, w trybie hybrydowym, czyli dopuszcza się możliwość uczestnictwa zdalnego. Żeby sesja mogła być prawomocna, musimy w tym momencie sprawdzić ilu nas jest, czyli sprawdzić kworum. Dlatego bardzo proszę w tej chwili wszystkich radnych o zaznaczenie swojej obecności, o kliknięcie zakładki kworum i sprawdzimy za chwileczkę, czy my jesteśmy tutaj w stanie podejmować uchwały. Przypominam, że żeby było kworum, wystarczy 9 rad. No, już jest 9, ale być może będzie nas jeszcze więcej. Czekamy na tych, których nie ma tutaj obecnych na dzisiejszej sesji. Pan Wiesław Kurach jeszcze się nie zaznaczył swojej obecności. Z lewej strony jest zakładka kwoty. O, teraz. Jeszcze wiem, że obecnie jest pan Krzysztof Łuszczyk, ale jeszcze nie widzę, żeby się zalogował. O, jest już pan Marcin Matej u nas. Jeszcze 2 radnych. Chwilę poczekamy. Dobrze, w takim razie kończymy sprawdzanie kworum. Stwierdzam, że obecnych na sesji jest 14 radnych, a to oznacza, że możemy podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Jest to ustalenie porządku obrad. Porządek obrad wszyscy radni oczywiście otrzymali w ustawowym terminie. Czy są do porządku jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego pozwólcie Państwo, że ja przeczytam
porządek obrad i spróbujemy go zatwierdzić, przegłosować. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 68. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad 66. i 67. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie założeń projektu budżetu powiatu na 2023 rok oraz wymaganych opinii. Punkt 6a, informacja przewodniczącego zarządu o właśnie budżecie. Punkt b, opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Punkt c, to są opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, to są dwie opinie. Punkt d, to jest dyskusja. Punkt 7, podjęcie uchwał w sprawach a, zmian w budżecie powiatu na rok 2022, b, zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022, punkt c, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036, punkt d, uchwalenie budżetu powiatu na rok 2023, punkt e, powierzenie powiatowi olsztyńskiemu realizacji zadania publicznego, punkt f, przyjęcie strategii rozwoju powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2030, punkt 8, to sprawy różne i punkt 9, zamknięcie obrad 68. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tyle porządek obrad. Myślę, że w związku z tym, że nie było zgłoszeń co do zmiany porządku obrad, możemy wobec tego przystąpić do głosowania. Zadaję wobec tego panom pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy chwileczkę. Głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji porządek obrad został przyjęty. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty to jest przyjęcie protokołu obrad 66. i 67. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie usłyszę żadnych zgłoszeń i uwag. Mam tutaj, przepraszam bardzo, za chwileczkę wrócę do tego punktu, ale w tym momencie mam informację, że pojawił się pan Krzysztof Łuszczyk, a wobec tego musimy ponownie sprawdzić kworum. Dlatego bardzo proszę o kliknięcie zakładki kworum. A mówiłem, że pan Krzysztof Łuszczyk jest, bo mi mówił, że będzie. Jeszcze pan Ireneusz Rogowski, jeśli można, to proszę o zaznaczenie swojej obecności. O, jest pan Krzysztof Łuszczyk. I teraz z kolei pan Ireneusz jeszcze jest już w porządku. Stwierdzam, że na sesji jest 15 w tym momencie radnych. Wobec tego możemy przejść do kolejnego tego właśnie punktu, który już zacząłem procedować, a mianowicie jeśli nie usłyszę żadnych uwag, to stwierdzę, że Rada przyjęła te protokoły, o których mówiłem. Nie widzę uwag, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Naldolnego o przedstawienie właśnie tej informacji. Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przedstawię teraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 66. a 68.
8 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 29 listopada a 21 grudnia 2022 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na 3 posiedzeniach. To jest w dniu 7, 13, 20 i 20 grudnia 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 172 łamane na 491 łamane na 2020 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. I uchwała podjęta w związku z postępowaniem egzaminacyjnym zorganizowanym dla nauczyciela specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach oraz zespołu szkół w Górowie i Ławeckim. Uchwała nr 172 łamane na 492 łamane na 2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bartoszyckiemu. I tutaj na wniosek dłużnika zarząd dokonał umorzenia w wysokości 6739 zł 40 groszy. Kolejna uchwała nr 172 łamane na 493 łamane na 2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. I tu na wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach zarząd wyraził zgodę na najem pomieszczenia znajdującego się poza budynkiem głównym szpitala z przeznaczeniem na garaże. Uchwała nr 172 łamane na 494 łamane na 2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. Na wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach wyrażono zgodę na najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy wejściu głównym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Uchwała nr 172 łamane na 495 łamane na 2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający powiatowi bartoszyckiemu. I tutaj na wniosek dłużnika zarząd również dokonał umorzenia kwoty w wysokości 3488 zł 25 groszy. Uchwała nr 172 łamane na 496 łamane na 2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia treści protokołu z rokowań dotyczących nabycia nieruchomości w drodze darowizny od gminy miejskiej Bartoszyce. Protokół z rokowań dotyczących nabycia w drodze darowizny zabudowanej działki w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. To jest właśnie ta działka. I tutaj traci moc uchwała nr 165 łamane na 476 łamane na 2022 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 października 2022 roku. Kolejna uchwała nr 173 łamane na 497 łamane na 2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie odwołania Komisji Społecznej do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Na wniosek tutaj pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z uruchomieniem elektronicznego procedowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON odwołuje się właśnie wyżej wymienioną komisję powołaną uchwałą nr 97 łamane na 257 łamane na 2017 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 czerwca 2017 roku. Uchwała nr 174 łamane na 498 łamane na 2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. I tutaj na wniosek pani dyrektor DPS w Bartoszycach zarząd wyraził zgodę na likwidację właśnie zmywarki z uwagi na jej całkowite praktycznie zużycie. Uchwała nr 174 łamane na 499 łamane na 2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok dyrektorowi Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. I tu na wniosek Rady Społecznej Szpitala im. Jana Pawła II w Bartoszycach zarząd przyznał dyrektorowi szpitala nagrodę roczną w wysokości 2,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji.
To tyle, jeśli chodzi o działalność pomiędzy 66. a 68. sesją Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Ja bardzo poproszę, żeby pan starosta jeszcze nie odchodził od mównicy, ponieważ w następnym punkcie też będzie dużo mówił. Przechodzimy do 6. punktu. Przedstawienie założeń projektu budżetu powiatu na 2023 rok oraz wymaganych opinii. I właśnie punktem 6a jest informacja przewodniczącego zarządu na temat właśnie budżetu. Dlatego bardzo proszę, panie starosto, o tę informację. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja postaram się, mimo tej zapowiedzi pana przewodniczącego, że to będzie bardzo długo, no możliwie skrócić jednak informację o naszym budżecie, bo gdybyśmy chcieli przytoczyć go w całości, to zajęłoby nam tutaj naprawdę sporo minut. Sytuacja jest taka, że cały właśnie projekt budżetu był już też dostępny na naszym BIP-ie. W tej chwili po uchwaleniu też będzie dostępny na BIP-ie, będzie dostępny na e-sesji i wszyscy państwo, którzy będą chcieli tam doczytać wszystkich szczegółów, które państwa będą interesowały, zapraszam, bo myślę, że czasami warto wiedzieć, z czego taki budżet się składa i dlaczego jest tak dużo, jeśli chodzi o liczby, cyfry, kartki, tego wszystkiego. Szanowni państwo, ja przytoczę na początku jakby informację o tym, że budżet na 2023 rok oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 13 października 2022 roku. Ponadto przy opracowaniu budżetu naszego uwzględniono ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami, informację Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Informację wojewody warmińsko-mazurskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2022 roku przez powiat. Oczywiście wzięto pod uwagę analizę w zakresie dochodów własnych powiatu, jak też w zakresie wydatków przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała to jest numer 161 łamane na 458 łamane na 2022 z dnia też 13 września 2022 roku. Mówię też, bo tych 13 dzisiaj tutaj było dużo. Szanowni państwo, dochody budżetu powiatu na rok 2023 w zestawieniu tabelarycznym można właśnie będzie sobie bardzo szczegółowo zobaczyć w załączniku numer 1 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu na ten rok, na rok 2023. Ja powiem tak, że ogółem dochody budżetu wynoszą 125 milionów 21 tysięcy 997 zł 48 groszy. I tutaj, proszę państwa, nasunęła mi się taka refleksja. Bo pamiętam, jak zostawałem starostą w 2006 roku, to budżet wynosił około 35 milionów. Więc zobaczcie, jaki postęp, jak dokonaliśmy wielkiego skoku, w sensie nie tylko finansowym, bo za tymi pieniędzmi idą oczywiście zrealizowane zadania, inwestycje i tak dalej. Przepraszam za tę dygresję, ale tak mi to się właśnie nasunęło, jaka to jest krotność przez te kilka lat. Więc ogółem 125 milionów, dochody bieżące, tutaj to są 92 miliony 726 598 złotych i 82 grosze i to stanowią, dochody bieżące stanowią 74,2% planu dochodów. Kolejne dochody majątkowe w wysokości 32 295 398 złotych 66 groszy stanowią 25,8% planu dochodów. Podział dochodów według źródła pochodzenia dochodu przedstawia się, szanowni państwo, następująco. Tutaj też króciutko, że dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to jest kwota 15 244 915 złotych 82 grosze i to stanowi 12,2% w całym budżecie, w tym
W tym, w tej kwocie są środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których właśnie była mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3. To jest kwota 236 752 zł 36 groszy. I tutaj subwencje stanowią kwotę 53 314 356 tysięcy złotych. Jest to 42,7%. Udziały z kolei w podatkach dochodowych to jest kwota 9 231 354 zł, co stanowi 7,4%. I pozostałe dochody bieżące to jest kwota 14 935 973 zł, co stanowi 11,9%. Ze sprzedaży majątku wyszło nam tutaj 20 tysięcy złotych, co powiedzmy procentowo jest no, na poziomie powiedzmy 0%. Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne. To jest kwota 32 275 398 zł 66 groszy i co stanowi 25,8%. I tutaj w tych dotacjach i środkach przeznaczonych na cele inwestycyjne mamy taki rozdział tych środków, mianowicie środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa właśnie, tak jak tu mówiłem, w artykule 5 punkt 1, ustęp 1 punkt 2 i 3. To jest kwota 72 308 zł 50 groszy. Potem Rządowy Fundusz Polski Ład, to jest ten program inwestycji strategicznych, to jest kwota 22 903 053 zł 46 groszy. I Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to jest kwota 9 300 036 zł 70 groszy. Z kolei, jeśli chodzi o dochody bieżące, to tutaj, Szanowni Państwo, udział w podatkach dochodowych na rok 2023 będzie wynosił taką kwotę 9 231 354 zł i to będzie stanowiło 7,4 dochodów powiatu. Z tego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to jest 8 699 678 zł, a udział w podatku od osób prawnych to jest kwota 531 676 zł. Ponadto powiat otrzymuje subwencję. Subwencję ogólną składającą się z takich trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. I na podstawie pisma ministra finansów z dnia 13 października 2022 roku powiat bartoszycki otrzyma subwencję ogólną na 2023 rok w wysokości 53 314 356 zł, co będzie stanowiło 42,7% dochodów powiatu. I ta kwota jest, tak jak mówiłem, podzielona na trzy części, czyli część wyrównawczą subwencji ogólnej, to jest kwota 19 692 845 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej, czyli 3 874 668 zł. I część oświatową subwencji ogólnej, czyli kwotę 29 746 843 zł. I to, Szanowni Państwo, w 2023 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące mamy środki praktycznie w wysokości 15 244 915 zł 82 groszy. Tak przedstawiają się te właśnie dochody nasze. Szanowni Państwo, oczywiście kilka słów również na temat dochodów majątkowych. Dlatego, że w 2023 roku nasze dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne są zaplanowane na kwotę 32 275 398 zł 66 groszy. I w tym środki w wysokości 9 300 36 zł 70 groszy, środki te, tak jak już tam wspominałem, pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, są przeznaczone na realizację przebudowy dróg powiatowych. Kolejna sprawa to są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i to jest ten program właśnie inwestycji strategicznych
I tutaj kwota ta opiewana 22 903 053 zł 46 groszy i będzie ona przeznaczona na realizację następujących zadań. Po pierwsze, poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego i to jest kwota 14 218 467 złotych 50 groszy. Po drugie, przebudowa drogi powiatowej numer 1394N Witki, Sępopol, Dzietrzychowo, Gierkiny w miejscowości Dzietrzychowo, to jest 1 880 000 złotych. Po trzecie, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy naszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach i to jest kwota 1 832 637 złotych 26 groszy. I po czwarte, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach i na ten cel przeznaczamy kwotę 4 900 000, to znaczy pozyskujemy taką kwotę 4 971 948 złotych 70 groszy. Kolejna sprawa to dotacja celowa ze środków europejskich. Wynosi ona 35 tysięcy złotych i zostanie przeznaczona na realizację programu projektu właściwie pod nazwą Cyfrowy Powiat, który realizuje Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Kolejna dotacja celowa również ze środków europejskich w wysokości 37 308 złotych 50 groszy zostanie przeznaczona na realizację projektu pod nazwą Dostępny Samorząd Powiatu Bartoszyckiego, który również realizuje Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Szanowni Państwo, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2023 planuje się wykonać w wysokości 20 tysięcy złotych. Czyli jak widzicie, nie mamy co sprzedawać. Kolejną taką elementem budżetu, na który warto i należy zwrócić uwagę, to są wydatki budżetu powiatu na 2023 rok. I tutaj, Szanowni Państwo, plan wydatków przewiduje w tym 2023 roku w układzie takim tabelarycznym, który przedstawia załącznik numer 2 do uchwały naszej. Planowane wydatki ogółem wynoszą 148 492 677 zł 89 groszy. I z tego wydatki bieżące to jest kwota 100 212 736 zł 28 groszy, co stanowi w sumie 67,5% wydatków i wydatki majątkowe właśnie, które stanowią kwotę 48 279 941 zł 61 groszy. I to stanowi 32,5% wydatków, które stanowią właśnie wydatki inwestycyjne. Ja tu chciałbym jeszcze jakby podkreślić dział 600 właśnie tutaj, transport i łączność, bo tutaj w rozdziale 614 lub 60014 drogi publiczne powiatowe. I tu Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. I w budżecie na 2023 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 41 380 352 zł 60 groszy. Więc jest to rzeczywiście, jak Państwo zauważają, naprawdę ogromna kwota, za którą realizujemy nasze zadania, jeśli chodzi o drogi powiatowe, a mamy ich ponad przecież 420 kilometrów. Szanowni Państwo, myślę, że i kolejny dział taki bardzo istotny, jeśli chodzi o wagę środków, to jest dział oczywiście 801 oświata oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza. I tutaj zaplanowano środki na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty i podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która wynosi, jak już pamiętacie, 29 746 843 złote. I teraz tak, Szanowni Państwo, na realizację tych zadań oświatowych przeznaczono kwotę ogółem 47 463 620 złotych 45 groszy. I w tym, proszę zauważyć, 30 968 złotych 252 złote 85 groszy to są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. A proszę zauważyć, że subwencja, jaką otrzymaliśmy, to jest kwota 29 milionów ponad. Więc
tak naprawdę widzimy, że otrzymana subwencja nie starcza nam na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Więc tutaj będziemy musieli wyłożyć własne środki, jeśli je będziemy mieli. Szanowni Państwo, dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 255 tysięcy złotych i dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego to kwota 15 500 złotych. Wydatki bieżące na realizację programów z udziałem środków unijnych to jest kwota 532 275 zł 7 groszy. I pozostałe wydatki bieżące to jest kwota 6 534 093 zł. Oczywiście w tym wszystkim znajduje się też kwota 9 158 499 zł 53 grosze i to są wydatki po prostu majątkowe. Taka kwota, taką kwotę zawierają te wydatki. Patrząc czy słuchając uważnie, no ja tutaj tylko zwróciłem uwagę na tę jedną, jakby jaki jeden niedobór środków, jeśli chodzi o subwencję oświatową, prawda? Ale myślę, że w wielu elementach ten nasz budżet jest bardzo trudny, aczkolwiek mam nadzieję, że pan przewodniczący przeczyta też i pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które nam pozwolą ten budżet przyjąć. Także słuchajcie, szanowni państwo, no reasumując, należy stwierdzić, że na ten rok 2023 te zaplanowane wydatki bieżące w budżecie powiatu bartoszewskiego są wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących o kwotę 7 486 137,46 zł. I to jest właśnie planowane dochody bieżące na rok 2023, to jak pamiętacie wynoszą 92 726 598,82 zł. Natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2023 wynoszą 100 212 736,28 zł. Stąd ta kwota 7 ponad milionów. Jednak po uwzględnieniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 8 576 980 zł 41 groszy, relacja ta będzie wynosiła no in plus, tak? Będzie to kwota na plus 1 090 842 zł 95 groszy. Natomiast deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 470 680 zł i 41 groszy zostanie pokryty właśnie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 14 893 700 zł. Wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości tej tutaj cytowanej 8 576 980 41 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 196 821 złotych 8 groszy. Rozchody w wysokości 5 106 300 zł wynikają tutaj, szanowni państwo, z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Łącznie planowany niedobór budżetu na 2023 rok wynosi 28 576 980 zł 41 groszy, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 20 milionów złotych i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8 576 980 zł 41 groszy. Szanowni państwo, w tak trudnej sytuacji finansowej powiatu, w budżecie powiatu na 2023 rok nie mogły być uwzględnione zatem wszystkie wnioski złożone tutaj przez państwa radnych naszego powiatu, jak też oczywiście inne podmioty, z prośbą o ich uwzględnienie w tegorocznym budżecie, ponieważ no po prostu to przekracza w ogromnym stopniu możliwości sfinansowania tych zadań przez powiat. Jednak tak uważamy, że w miarę pojawiających się możliwości finansowych, zresztą tak zawsze będzie, bo taką strategię przyjmujemy, możliwości finansowych powiatu, Zarząd Powiatu Bartoszewskiego będzie ponownie rozpatrywał te wszystkie przedłożone wnioski, bo nam też bardzo zależy, żeby no, te wszystkie
postulowane tam remonty, naprawy, inwestycje zostały też zrealizowane, bo to jest wszystko z korzyścią dla całego powiatu, dla mieszkańców naszego powiatu. I gdybyśmy tylko mogli tych środków zdobywać więcej, to będziemy to czynili. Ale jak Państwo tutaj widzą, te kwoty są już też ogromnymi kwotami przeznaczonymi na te cele. Wiecie, że szczególnie drogi no są bardzo inwestycyjno-chłonnym takim zadaniem. W ten czas, o którym tu dzisiaj już mówiliśmy, trudny, bardzo trudny, wcale nam tego nie ułatwia, bo niestety inflacja, która powstała wskutek różnych zdarzeń, głównie poprzez wojnę za naszą granicą, to nie ulega wątpliwości, no powoduje to, że również i wykonawcy, jak też producenci, no muszą sobie te wszystkie straty wyrównywać. A oczywiście, jak Państwo wiecie z doświadczenia, zawsze to się skupia gdzieś tam na tym, który ostatnim ogniwie, który będzie to kupował, nabywał. Ale nie traćmy nadziei, bo jeśli chodzi o inflację, sytuacja jest taka, że po pierwszym kwartale prawdopodobnie ta inflacja już wedle zapowiedzi ekspertów będzie spadała. Na razie jest ustabilizowana dzięki, myślę, wielu staraniom rządzących poprzez te wszystkie tarcze antyinflacyjne i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że jest już pewna stabilizacja, co też pokazuje wzrost jakby inwestycji, które zaczynają do Polski z powrotem napływać. No ale to już taka jest sytuacja, która jest no, ważna dla rządzących, ale po tym fakcie my też możemy tutaj na dole domniemywać, że i u nas ta sytuacja się zmieni na korzyść. To, co mogliśmy, to zrealizowaliśmy. Uważam, że budżet do realizacji był też trudny, przy czym zakładamy, że budżet na 2023 rok może być jeszcze trudniejszy, bo już jak Państwo widzieli, subwencja oświatowa też nam nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń, więc będziemy musieli tutaj naprawdę bardzo mocno się starać i pracować, żeby te wszystkie środki, które są potrzebne bezwzględnie, akurat tutaj w tym przypadku, pozyskać. A wiecie też, że no niestety, czy na szczęście, nie wiem jak to określić, bo z jednej strony chciałoby się, żeby ludzie naprawdę zarabiali więcej i w jakiś sposób doganiali tę inflację. Oczywiście to jest sfera marzeń, żeby dogonić, ale chodzi o podwyżki i w naszych jednostkach organizacyjnych i u nas. I tam, gdzie jest to tylko możliwe, staramy się to czynić, żeby wszystkim naszym pracownikom naprawdę ulżyć w tych trudnych czasach. Także to, czego dokonujemy, Szanowni Państwo, w sensie finansowym, to są naprawdę, że tak powiem, maksymalne możliwości naszego budżetu. Także prosiłbym tutaj jakby o zrozumienie tego faktu, bo te budżety są bardzo mocno napięte, nie tylko w naszym powiecie. Rozmawiając z kolegami, starostami, wiem, że mają czasami jeszcze większe kłopoty niż my, więc my uszanujmy to, co mamy i starajmy się wypracować w przyszłości taki model jakby funkcjonowania tutaj w kwestiach finansowych naszego powiatu, żebyśmy no, ten koniec roku zawsze mieli spokojny, bo jak wiecie, no zawsze gdzieś coś tam się dzieje takiego, co nie pozwala nam tak na ten spokój ducha w okresie tych wielkich świąt Bożego Narodzenia. Ale przy konstrukcji tego budżetu, przy uznaniu go przez Regionalną Izbę Obrachunkową za właściwe, to jest szansa, że realizując to wtedy już tak bardzo rygorystycznie ten budżet zapisany, no myślę, że i 2023 rok również skończymy w sposób bardzo pozytywny. Dlatego też chciałbym tutaj bardzo mocno i serdecznie prosić Państwa radnych, panów radnych i rekomenduję jednocześnie o to, żeby budżet właśnie w takiej formule po prostu przyjąć na dzisiejszej sesji, żebyśmy mieli naprawdę spokojny czas na nie tylko te święta, ale na cały przyszły 23 rok. I chciałbym tak króciutko życzyć z tego miejsca właśnie, aby się spełniły nam te wszystkie cele i zamierzenia, które przed sobą stawiamy, no bo warto, myślę, pracować dla ludzi, dla drugiego człowieka. No po to tu jesteśmy, prawda? I myślę, że każdy z nas, wszyscy razem, mamy na pewno wielką satysfakcję z tego, że jakoś ten dajemy sobie radę po prostu, jeśli chodzi o finanse, co jest oczywiście naprawdę wielką też zasługą naszego Wydziału Finansowego, który tam musi to wszystko zebrać, napisać po prostu fizycznie, oczywiście z panią naszą skarbnik Teresą Śliwczyńską na czele, ale
i dziewczyny w tym okresie mają masę roboty i pani sekretarz też w tym wszystkim bardzo czynnie uczestniczy. No, zarząd, rada, wiemy jakie są nasze zadania i kompetencje. Za to bardzo serdecznie chciałbym wszystkim państwu podziękować. No i liczmy, że może gdzieś tam w tym naszym jeszcze państwie, rządzie znajdą się jakieś środki, szczególnie jeśli chodzi o subwencję ogólną, które dotrą do powiatu bartoszyckiego. Także tutaj słuchajcie, może nie tylko takie nasze życzenia, może trzeba czasami się będzie i o to pomodlić, no i będzie dobrze. Także raz jeszcze dziękując bardzo państwu za naprawdę duży wkład pracy i wysiłek, dzięki któremu no, mogłem tutaj zaprezentować ten budżet właśnie w takiej formule, a za chwilę jakby tutaj pan przewodniczący potwierdzi, że nie jest źle, jeśli chodzi o tę stronę formalną budżetu, to raz jeszcze poprosić państwa, panów o to, żebyśmy ten budżet dzisiaj po prostu przyjęli. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu staroście za tę wyczerpującą wypowiedź i informację. Jak widzicie państwo, budżet czy powiat zarządza tak naprawdę w większości przypadków dotacjami celowymi i subwencjami. O tym jeszcze będzie dalej mowa. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu, czyli punkt 6b. Opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. I dlatego bardzo proszę pana przewodniczącego tej komisji, pana radnego Wiesława Kuracha o przedstawienie tej właśnie opinii. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu na posiedzeniu w dniu 22 listopada i 16 grudnia obradowała w składzie przewodniczący Wiesław Kurach, sekretarz Krzysztof Łuszczyk, członkowie komisji Bartłomiej Chilmanowicz, Mirosław Figat, Marcin Matejunas, Grzegorz Mucha, Piotr Stapaj, Jerzy Szarejko, Zbigniew Szyszka. Po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 przedłożonego Radzie Powiatu w dniu 14 listopada 2022 roku 8 głosami za pozytywnie opiniuje projekt budżetu uchwały powiatu na rok 2023. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2029 roku. Komisja, oceniając projekt budżetu, wzięła pod uwagę opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 listopada 2023. Z dnia 24 listopada 2022 roku, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na 2023 rok. Komisja, biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Nie będę teraz przytaczał tych liczb, które pan starosta już dokładnie i szczegółowo mówił odnośnie dochodów, wydatków i deficytu budżetu na rok 2023. Biorąc to wszystko pod uwagę, Komisja stwierdza, że projekt budżetu powiatu na 2023 rok jest sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf i składa się z części opisowej i tabelarycznej. Komisja, biorąc pod uwagę powyższe zapisy i analizę projektu budżetu na 2023 rok, postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu powiatu na rok 2023. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za tę opinię. Przechodzimy teraz do opinii Regionalnej Izby
obrachunkowej, czyli pierwsza opinia to jest opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-36. Odczytam tę opinię. Uchwała numer RIO.4-0120-312/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-36. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Andrzej Pliszka, Małgorzata Mazur-Wysocka, działając na podstawie artykułu 19 ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1668 oraz artykuł 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-36. Uzasadnienie. W dniu 14 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła uchwała nr 167/480/2022 Zarządu Powiatu Bartoszewskiego z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-36. Skład orzekający dokonał oceny wydziału, oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej Zarządu Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-2036 pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający zapewnia, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego przewiduje w 2023 roku pierwsze dochody ogółem w wysokości 125 milionów 21 997 zł i 48 groszy, wydatki w wysokości 148 499 677 zł i 89 groszy, deficyt budżetu wynosi 23 470 700 zł. Prognoza łączna kwota długu na koniec 2023 roku ogółem wynosi 47 085 300 zł. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-36 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2023 i latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono, jak w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Tyle, Szanowni Państwo, informacja o WPF-ce tak zwanej. Przechodzimy teraz do kolejnej opinii. Tym razem jest to opinia, jest to uchwała składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Bartoszewskiego przedstawionego w tym projekcie. Skład orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Andrzej Pliszka, Małgorzata Mazur-Wysocka, działając na
podstawie artykułu 19 ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 27 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1668 oraz artykułem 246 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami postanawia. Paragraf pierwszy. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszewskiego na 2023 rok. Paragraf drugi. Pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu powiatu bartoszewskiego na 2023 rok. Uzasadnienie. W dniu 14 listopada 2022 roku drogą elektroniczną wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszewskiego na 2023 rok. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego uchwałą nr 167/481/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2023 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Powiatu Bartoszewskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok, w tym dochody i wydatki budżetu, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego, ustalił, co następuje. W projekcie budżetu powiatu bartoszewskiego planowane dochody na 2023 rok wynoszą 125 021 997,48 zł. Planowane wydatki wynoszą 148 492 677,89 zł. Deficyt budżetu wynosi 23 470 680,41 zł. Przychody zaplanowane w kwocie 28 576 980,41 zł, a rozchody zaplanowano w kwocie 5 106 300 zł. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego w paragrafie trzecim projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 470 680,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi po pierwsze z kredytu w wysokości 14 893 700 zł i z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 576 980,41 zł. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku numer 8. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej powiatu bartoszewskiego na 2023 rok. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowione jak w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. To są opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak już pan starosta zauważył w swoim wystąpieniu, są one pozytywne, nawet bardzo pozytywne. I w związku z tym, że zostały one państwu przedstawione, budżet państwu został również przedstawiony, jest znany. Wobec tego otwieram dyskusję na temat budżetu za 2023 rok. Ja może zacznę tę dyskusję stwierdzeniem, że budżet jest ambitny, bardzo ambitny. I oczywiście pieniędzy nam będzie zawsze brakowało, zawsze będzie mało,
ponieważ zadania są olbrzymie, szczególnie tutaj pan starosta wspomniał o oświacie, że subwencja oświatowa jest mała, tak w zasadzie, bo nawet nie pokrywa części płacowej. W oświacie musimy dokładać dużo pieniędzy, ale z tego, co słyszałem w różnych publikacjach, jest szansa na to, że ta subwencja w roku będzie wyższa, że miejmy nadzieję, że tych pieniędzy na oświatę nasze państwo, budżet krajowy przeznaczy troszeczkę więcej. Myślę, że mając doświadczenia, zarząd ma już spore doświadczenie w zarządzaniu budżetem, że da radę, że życzę tego, żeby dał radę i miejmy nadzieję, że uda się ten budżet tam zrealizować i że w przyszłym roku będziemy mogli z podniesioną głową stwierdzić, że udało się. Ja dziękuję. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Marcin Matejunas, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, ja tylko dwa słowa chciałem powiedzieć, że tutaj pan starosta dosyć szeroko omawiał budżet i wszystkie składowe. Natomiast chciałbym podkreślić jedną rzecz, że pierwszy raz w historii chyba budżet Zarządu Dróg Powiatowych przewyższył oświatę, czyli mamy inwestycji więcej niż cała, że tak powiem, oświata. Także to jest bardzo dużo. Będzie czekało nas bardzo dużo pracy, żeby to wszystko zrealizować. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, jest to ambitny budżet. Zadania są bardzo skomplikowane i trudne do zrealizowania, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i uda się te pieniążki wykorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Sapaj, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście budżet to pieniądze nas wszystkich. Ja przede wszystkim chciałbym, bo tutaj taki był oddźwięk jakby już troszeczkę straszenia tego budżetu w 2023. No i oczywiście na pierwszym miejscu oświata. Szanowni Państwo, no trzeba sobie jasno powiedzieć i tutaj nie ma co ukrywać. Oświata to państwo. Jeżeli państwo dalej będzie prowadzić politykę, jaką prowadzi, każdy to widzi każdego dnia, no to niestety będzie brakowało na oświatę, będzie brakowało na zdrowie, na infrastrukturę, więc no trzeba sobie jasno powiedzieć, a przede wszystkim chciałbym, żeby tutaj, bo był taki oddźwięk, że straszymy znowu oświatą, że jeżeli będą kłopoty powiatu, to przez oświatę. Nie, nie będą przez oświatę, bo po prostu to jest problem państwa. Jeżeli państwo nie będzie dotować samorządów i to trzeba sobie jasno powiedzieć i nie zmieni finansowania, to każdy powiat, nie tylko nasz, ale również samorządy, gminy z tym problemem będą się musiały zmierzyć. A to my przecież, mieszkańcy, prawda? Więc cieszymy się oczywiście i oczywiście chcielibyśmy więcej. Budżet jest jaki jest, ale tutaj chciałbym, żebyśmy jednak unikali, że będzie, bo subwencja jest mniejsza. Oczywiście jest mniejsza, bo to państwo, nie my, to państwo. To państwo, które powinno zadbać o mieszkańców, wszystkich mieszkańców. Także pan przewodniczący oczywiście tutaj ma nadzieję, że ta subwencja będzie większa oświaty. No też chciałbym mieć taką nadzieję i miejmy nadzieję, że tak będzie, ale jeżeli się tak nie stanie, to tak naprawdę my będziemy się musieli z tym zmierzyć. Czas pokaże oczywiście, czas pokaże. I tutaj oczywiście to praca nas wszystkich, niezależnie, prawda? Niezależnie, gdzie kto siedzi, gdzie. To będzie oczywiście nasza wspólna praca, ale cały czas chciałbym, żebyśmy jednak unikali takiego już za wczesnego, że subwencja jest mniejsza i nie pokryje wynagrodzeń. No, patrz państwo. Także sobie i innym życzę oczywiście, żebyśmy sobie z tym poradzili, ale cały czas jednak patrzmy w kierunku państwa. To państwo odpowiada. Tylko i wyłącznie państwo. Nie my radni, nie pan starosta, nie pan przewodniczący, tylko państwo. I najwyższy czas, żeby o tym coraz głośniej mówić, bo inaczej to będzie skutkowało tym, że w pewnym momencie na coś zabraknie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że pan radny, takie jest moje zdanie, troszeczkę przesadził, ponieważ państwo jak dużo więcej przeznacza pieniędzy na oświatę między innymi niż w poprzednich rządach i dużo większe podwyżki daje nauczycielom, chociaż oczywiście jeszcze zbyt małe. W każdym razie państwo naprawdę wykazuje dużo troski i chciałbym tutaj zaprzeczyć tego, że my straszymy oświatą. My nie straszymy oświatą, tylko wykazujemy troskę o oświatę, bo nam na oświacie zależy, bo tutaj pan radny ma rację, że oświata jest to inwestycja wieloletnia, która się po prostu państwu opłaca i staramy się, żeby te pieniądze na oświatę były i to, że subwencja jest taka, jaka jest, to wcale nie znaczy, że my na oświatę żałujemy pieniędzy, bo staramy się w miarę możliwości na oświatę tych pieniędzy przeznaczać dużo, tak żeby, chociaż oczywiście jest to stale za mało, ponieważ oświata potrzebuje dużych inwestycji, dużych pieniędzy, nasze państwo naprawdę, ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że wykazuje dużą troskę nie tylko o oświatę, ale też o wiele innych obszarów naszego życia społecznego. Także dziękuję. Pan Jerzy Szarejko, proszę uprzejmie. Na pewno ten budżet nie jest wystarczający, chcielibyśmy więcej, ale pamiętam, że wracając 7 lat do tyłu, budżet wynosił 75 milionów tylko. Jednak obecnie został jak gdyby podwojony i w ciągu ilu lat? Następnej kadencji. Dlatego widzę, że pomimo tego, że mamy dużo zapotrzebowań w oświacie, bo mamy dużo placówek oświatowych, ale jednak tutaj poradziliśmy cały czas i myślę, że nie ma żadnego zagrożenia. Wszystko będzie tak, jak było. Także jakieś straszenia tam likwidacją uważam za bezzasadne. Tak, bardzo proszę pan radny, jeszcze dwa słowa. Znaczy nie padło tutaj żadne słowo o likwidacji. Ja również, panie przewodniczący, nic nie powiedziałem o rządach, więc odnoszenie się do tego, kto, kiedy i co ile, a kwestia, kolego radny, jeżeli budżet wynosił 70 milionów, a teraz wynosi 100 milionów, a jeżeli przyjrzymy się cenom, no to łatwo policzyć, jest takie pojęcie, które nazywa się inflacją i niestety to wszystko, co z tego, że mamy więcej, jak i tak, nie jesteśmy w stanie pokryć tego, co byśmy chcieli. Ja przede wszystkim jeszcze raz tutaj chcę, panie przewodniczący, powiedzieć, ja tutaj nie odniosłem się nic politycznie, ani do jednych czy drugich. Ja ogólnie o sytuacji, która jest. I dzisiaj taka jest prawda, że ten, kto jest u władzy, odpowiada. I tutaj nie ma zwalania, czy byli, czy nie byli. Dzisiaj jest rząd, który został wybrany i to on odpowiada za ten stan i tylko tyle. Tak, ja tylko chciałbym panu przypomnieć, a pan oczywiście pamięta o tym, że jest wojna, że jest inflacja i to wszystko też ma wpływ na to, co państwo może, a czego nie może. Także proszę bardzo, pan radny Pająk. Panie przewodniczący, szanowna rado, zmierzamy już w trochę innym kierunku i powinniśmy się też uderzyć w pierś sami jako samorząd powiatowy, ale my tutaj z biegiem czasu była taka, podsumowując delikatnie, kadencję, która nam tutaj powoli mija. Został wykonany słuszny ruch przy oświacie, że pieniądze i księgowi trafili, główni księgowi trafili do dyrektorów szkół i w tej chwili dyrektorzy szkół mają rozeznanie, co mają i na co ich w tej chwili stać. Przynajmniej taką mam informację, że wiadomo, że jak coś się zmienia, to jest duży opór, ale później wychodzi, że nie jest tak źle, jak tam wszystko wyglądało. Zawsze było tak, że czy to samorząd powiatowy, czy samorządy gminne mają problemy, czy z oświatą? Nie mają problemu z oświatą jako oświatą, tylko z finansowaniem tej oświaty, bo o to chodzi. Tu nie chodzi o nauczycieli, o uczniów. Uczniowie mają wpływ na to taki,
że ich będzie niedługo troszeczkę mniej. To jest jedyny wpływ uczniów na oświatę, a wiadomo, że za uczniem idzie, idą pieniądze, idzie subwencja, jest to inaczej troszeczkę wyliczane. My zawsze dokładaliśmy do wynagrodzenia do nauczycieli i w powiecie, i w gminach. Na szczeblu samorządowym gminnym padło też takie stwierdzenie jedno na spotkaniu burmistrzów, że gdyby państwo szeroko rozumiane dało faktycznie, zabrało finansowanie wynagrodzeń nauczycieli i jeżeli dają podwyżki, to żeby dawali nie z budżetu samorządowego, powiatowego czy gminnego, przyznawane były podwyżki w ciągu roku, dajmy na to, ale żeby państwo w pełni pokryło koszty płacy, wynagrodzeń nauczycieli, a samorząd, żeby się zajął utrzymaniem infrastruktury. Wtedy byśmy mieli wyremontowane wszystkie dachy, nie było problemów, hale byśmy mieli pobudowane, boiska wyremontowane, po prostu. I to nie jest wina nauczycieli, tak jak już powiedziałem, tylko po prostu no, systemu finansowania tego całego, tej całej naszej oświaty. I tutaj nie ma co się przepychać. To było powiedziane, ja swoim oczywiście powiedziałem także, na jedną szkołę nas nie stać, no ale to nie stać, no nie względu na to, że nas nie stać jako powiatu. Sytuacja się zmienia, uczniów przybyło, udało się te lata jakoś pospinać, budżet rośnie i jestem tu, już wchodząc do świata, jestem zadowolony z jednej rzeczy faktycznie. Zawsze takim, jakim tym dobicia, ofiarą taką dobicia to były drogi publiczne. Drogi powiatowe, zawsze tym było cięcia, obcinania, zbierania pod koniec roku, jak macie tam oszczędności, to przesuniemy na coś innego. Mam nadzieję, że ten budżet zepnie się, otrzymamy te dotacje, na które liczymy, czy to z Polskiego Ładu, czy z innych programów dotyczących dróg samorządowych. I krótko mówiąc, tak jak się usłyszałem dzisiaj Dzieczychowo, byłem tam parę razy. Jeżeli ktoś chce ekstremalnie przejechać, hardcore zrobić sobie motocrossy, urządzić, to główną drogą polecam przejechać, tam niewiele trzeba. To już taki, żeby takich kwiatków po prostu, które nam zostały z zaleciałości, z tego właśnie iluś lat, 10 lat cięcia wydatków na drogi, żebyśmy już tego po prostu nie robili i żeby nam właśnie ten budżet na przyszły rok był takim, powiem, światełkiem w tunelu, że będzie coraz lepiej i będziemy naprawiali i remontowali tak, żeby każdy mieszkaniec, może nie od razu, bo to tak nie da rady, tak jak wszyscy mówią, że jednego budżetu zabraknie, ale sukcesywnie co roku mieli plan na naprawę dróg, na utrzymanie oświaty i żeby po prostu no, ten powiat nie schodził, nie degradował się infrastrukturalnie, ale po prostu, żeby ta infrastruktura była utrzymana, budowa hali, zmiana strategii, zmiana funkcjonowania budynku zamiast składu czegoś tam, to żeby tam po prostu była użytkowana hala, że można było z tego korzystać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Szkoła w ciągu dnia, a mieszkańcy i powiatu, i miasta, bo to następna hala w mieście, a tych hal wbrew pozorom brakuje. Wszystkie mają obłożenie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście trzeba optymistycznie patrzeć na budżet, na to, co nas czeka. I miejmy nadzieję, że go zrealizujemy. Pan Wiesław Kurach jeszcze prosi o głos. Proszę. Ja bym chciał jeszcze tak na koniec, bo mówimy o oświacie, ale doskonale sobie zdajemy sprawę, my radni, że od kilku lat rzeczywiście ta subwencja jest niewystarczająca, ale dzięki zarządowi i tu przychylności pani skarb, która dość życzliwie patrzy na oświatę, zawsze środki finansowe w tej wysokości, które brakują na zamknięcie budżetu poszczególnych jednostek się znajdują i są. Także rzeczywiście, no, mimo tych braków oświata, ja uważam na dzień dzisiejszy nie jest w najgorszej kondycji, jeżeli chodzi o środki finansowe, ale rzeczywiście miejmy nadzieję, że, no bo sami też znamy jakie są braki i miejmy nadzieję, że to rzeczywiście w tym roku może uda nam się no, jakoś zapobiec. Dziękuję. Tak, dziękuję. To pan radny Wiesław poruszył ważną sprawę, a mianowicie rola pani skarbnik. Także ten budżet, to, że został spięty, że został uchwalony, że, znaczy nie, być może będzie zaraz
uchwalony. To jest duża, duża zasługa pani skarbnik, pani Teresy Śliwczyńskiej. Pani skarbnik, bardzo dziękujemy, bo to jest wielka, wielka praca i wielkie zadanie. Także bardzo, bardzo dziękujemy, że tak wcześnie w zasadzie jesteśmy w stanie ten budżet procedować i być może za chwileczkę uchwalić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji nad budżetem? Pan starosta jeszcze, proszę uprzejmie. Ja tak tylko bardzo króciutko, dlatego że tutaj te wątki oświaty, które zostały poruszone i przez pana Piotra, i przez pana Wiesława, są bardzo istotne. Chcę też powiedzieć, że takie, no, że tak powiem, zwalanie tylko na państwo, to nie do końca jest tak w 100%, dlatego że my też gdzieś w samorządach powinniśmy mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że ta demografia jest taka, jaka jest i że będziemy musieli w którymś momencie pewne reformy tutaj wdrażać. Inne samorządy już to czynią, które spowodują to, że oczywiście może będzie łatwiej z tymi finansami, chociaż ja nie jestem pewien, bo to może być różnie. Natomiast na pewno potrzebne są zmiany systemowe, jeśli chodzi o oświatę. I tutaj to, co było poruszane, ja też jestem zwolennikiem jakby takiego rozwiązania, żeby właśnie sprawy jakby te finansowe wzięło państwo. My sprawy administracyjne, obsługę wszystkiego możemy przejąć, mamy w tym potężne doświadczenie i byśmy sobie zapewne spokojnie poradzili, no bo zawsze takim oczkiem w głowie dla nas koniecznym, prawda, bo to są finanse, to są płace dla wielu setek osób. No i są właśnie płace nauczycieli. A gdybyśmy to mieli, że tak powiem, zapewnione w 100%, to z całą resztą, no myślę, że byśmy sobie znakomicie radzili. I to jest ważna rzecz. Myślę, że będą, każdy rząd, który myślę dojdzie teraz do władzy, to będzie pracował nad tym, nad tą zmianą, bo to już wszyscy o tym mówią, prawda, cała Polska. Ja myślę tak, jeszcze tutaj odnośnie właśnie tych dróg, bo nie powiedziałem o tych inwestycjach, ale tak jak patrzymy na te 48 milionów inwestycji drogowych, to tutaj 90% to są drogi właśnie. I tutaj tak pan Robert o tym właśnie mówił, że to jest bardzo ważne. Pan Marcin podkreślił, że nigdy tak nie było, że tyle dróg, żebyśmy remontowali. Oczywiście no, to są te, że tak powiem, inwestycje prowadzone z tych wszystkich funduszy różnego rodzaju rządowych, no bo sam powiat by sobie z tym nie poradził. Gminy mają środki, które mogą przeznaczyć na różne cele, własne dochody, a my to słyszeliście państwo, ile tego mamy. Ale ja też chciałbym się przyłączyć do tych optymistycznych, że tak powiem, głosów i pana Piotra, i pana Wiesława w sprawie oświaty, że nie jest źle. I myślę, że poradzimy sobie w następnym roku i ktokolwiek by potem jeszcze nie przyszedł po nas, to też już będzie miał, że tak powiem, wytyczoną drogę, jak to robić. Więc ja serdecznie gratuluję raz jeszcze tutaj i pani skarbnik, i nam wszystkim za to, że potrafimy jednak w jakiś sposób zarządzać tym naszym powiatem, finansami takimi, jakimi one są, no bo chcielibyśmy więcej, ale ich nie ma. Więc staramy się oczywiście pozyskiwać, no ale to się staje coraz trudniejsze, bo widzicie sami państwo, że kredyty rosną. No, bo kiedyś jest też trzeba spłacać, no i będzie trzeba się zatrzymać w tych naszych inwestycjach. Ale to może już wtedy, kiedy już wszystko zrobimy. Także serdecznie dziękuję. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Zduniuk, proszę uprzejmie. Może dwa zdania, ale dotyczące opieki zdrowotnej szpitala. Pan starosta nic nie powiedział na temat szpitala, dofinansowania od strony powiatu, a taka możliwość jest, chciałbym się dowiedzieć, czy na zarządzie były prowadzone rozmowy odnośnie opieki zdrowotnej, szczególnie szpitala. 19 mieliśmy, tego miesiąca mieliśmy Radę Społeczną Szpitala w poniedziałek i tam też były omawiane te sytuacje dotyczące szpitala. No, nie będę się tu wypowiadał na temat sytuacji finansowej szpitala, ale chciałbym się tylko dowiedzieć, aby pan starosta kilka zdań powiedział na temat, czy na zarządzie były omawiane sprawy szpitala. Ale panie radny, jeśli można, to jest dyskusja nad budżetem, a ewentualne pytania dotyczące na przykład szpitala, to bardzo bym prosił w sprawach różnych. Panie przewodniczący, ja wiem, że pan chciałby się tego dowiedzieć, ale jeszcze raz powtarzam, bardzo proszę pytania w sprawach różnych. To jest panie, punkt, w którym takie rzeczy można robić. Panie przewodniczący, ja słuchałem pana tu przed chwilą. To, co pan mówi, rolą pana nie jest komentarz, tylko jest rolą też pana jest prowadzenie sesji. A prowadzenie sesji polega na czym innym. Ja pytanie zadałem dla pana starosty, czy na zarządzie były
rozważane sprawy szpitala powiatowego w Bartoszycach i tyle na ten temat. Pan dobrze wie, że były, więc... Tak, tak, proszę. To znaczy, pytanie jest bardzo szerokie, tak? Bo oczywiście, że praktycznie chyba nie ma zarządu, żebyśmy o szpitalu nie rozmawiali, nie spotykali się zresztą z panem dyrektorem. Do tego też jest jakby powołana Społeczna Rada Szpitala, której w większości jesteśmy członkami i też te problemy znamy. Natomiast generalnie o sprawach finansów, no to państwo wiecie, my jesteśmy w stanie w granicach, nie wiem, 400-500 tysięcy złotych przeznaczać na dofinansowanie na przykład zakupu karetek, bo przede wszystkim w tym kierunku zarząd zawsze działał. Natomiast na te duże inwestycje, które są tam potrzebne, to są rzędu kilku milionów. No pan Ryszard był na ostatnim naszej spotkaniu Rady Społecznej i też wie, że taki oddział wyremontowany to jest kwestia 5-6 milionów złotych, których na przykład no my nie jesteśmy w stanie tutaj jakby zrealizować jako sam powiat. Padła propozycja na ostatniej Radzie Społecznej Szpitala, żeby no spróbować uaktywnić w tej materii również wszystkie pozostałe samorządy gminne, czyli no, że tak powiem zrobić jakąś taką rzutkę inwestycyjną w wysokości tam, nie wiem, 150-200 tysięcy złotych i gdyby nas jest 7 samorządów, gdyby to każdy po 200, to jest prawie 1,5 miliona złotych. My byśmy tego nie odczuli za mocno, jeśli chodzi o budżety, a szpital miałby tutaj naprawdę sporo do, inaczej, miałby pieniądze na te właśnie inwestycje, bo na inne cele oczywiście byśmy tych środków nie mogli przeznaczyć. No i jest oczywiście problem w tym sensie, że szpital nasz jest dużym szpitalem, finansowany jest na zasadzie kontraktu, który jakby obejmuje szpitale do 4 oddziałów, a my mamy 11 w tej chwili, piękne oddziały nowo otworzone, neurologiczny, tak, dziecięcy, więc to płucny w tej chwili, więc myślę, że my tak gospodarując, to znaczy my, ja tu mówię głównie o panu dyrektorze, bo to na jego barkach jako człowieku menadżerze spoczywa właśnie ten rozwój tego naszego szpitala i rozwój, to my przez ten rozwój staramy się uciec od tego, żeby nas nie wymazano z mapy szpitali, bo jak państwo wiecie, w okolicy 100 kilometrów już nie ma szpitali o takich ilości oddziałów. No, koledzy nasi w Lidzbarku i w Kętrzynie, w Mrągowie borykają się naprawdę z dużymi problemami. Oddział wewnętrzny funkcjonuje tylko w naszym na przykład szpitalu i tak niestety no, był przykład taki podany, gdzie 160 osób w czasie tego ostatniego weekendu było przyjętych przez opiekę nocną i świąteczną. No to jest coś niebywałego, bo no, takie obciążenie szpitala jest niezwykle. SOR, który no, funkcjonuje na okrągło jako izba przyjęć nawet. I to są te rzeczy, o których my ciągle rozmawiamy, tylko że tutaj też pan Ryszard wie, no, że to potrzebne są środki przede wszystkim. No, a my, tak jak mówię, no, jest nas stać no, w granicach tych 500 tysięcy złotych, gdyby tam jakaś się waliło, paliło, to może byłoby to trochę więcej, ale to tylko tyle, ale to jest ciągle za mało, bo tak jak mówimy, jeden oddział to jest kwestia wyremontowania i zabezpieczenia go w ten naprawdę niezbędny i już nowoczesny sprzęt, to jest kwestia 5 przynajmniej milionów złotych. No ale ja myślę tak, no spróbujemy te środki pozyskiwać, pan dyrektor też to robi, no my tu z naszej strony, czy ja też osobiście, próbujemy poprzez te wszystkie rządowe agendy, no nie zawsze się to udaje, no niestety, ale miejmy nadzieję, że jeszcze, jeśli ja to tak uważam, słuchajcie, jeśli ten nasz szpital przetrwa jeszcze 3 lata, to już pozostanie i będzie naprawdę wybitnym szpitalem tutaj w naszym województwie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, wobec tego zamykam dyskusję o budżecie powiatu bartoszyckiego. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu. Tym razem są to podjęcia uchwał w sprawach i pierwsza uchwała, którą będziemy procedować, to są zmiany w budżecie powiatu na rok 2022. Państwo pozwólcie, że przeczytam tę uchwałę. Uchwała numer 68/310/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 84 635 011 groszy zgodnie z załącznikiem nr
numer 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 103 788 730 zł i 76 groszy. W tym dochody bieżące w wysokości 100 271 761 033 grosze, a dochody majątkowe w wysokości 3 516 969 złotych i 43 grosze. Paragraf 2, punkt 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 84 665 złotych 11 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 116 782 534 złote 48 groszy, w tym wydatki bieżące 93 979 171 złotych i 19 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 22 803 363 złote i 29 groszy. Punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 22 104 167 049 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 699 195 złotych i 80 groszy zgodnie z załącznikiem 3b. Czwarty punkt, wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwsze, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik numer 4a i 4b. Dwa, zadania zrealizowanych w drodze umów do porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 6. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 993 803 72 grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 173 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 340 894 złote i 15 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 479 209 złotych i 57 groszy. Dwa, przychody budżetu w wysokości 17 820 103 złote i 72 grosze. Rozchody w wysokości 4 826 300 złotych zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf czwarty, zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, dochody w wysokości 51 846 zł. I 16 groszy, wydatki w wysokości 51 846 zł i 16 groszy zgodnie z załącznikiem numer 7. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Przypomnę, że to jest uchwała dotycząca bieżącego budżetu. Jeszcze dodam, że Komisja oczywiście Budżetu i Spraw Powiatu zaopiniowała te wszystkie dzisiejsze uchwały pozytywnie. Prawda, panie przewodniczący? Oczywiście, ja to może tak pokrótce. Zmiany w budżecie powiatu i zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032, jak również uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036, jak również uchwalenie budżetu powiatu na rok 2023, powierzenie powiatowi olsztyńskiemu realizacji zadania publicznego. Te projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie, 8 głosami za. Natomiast przyjęcie strategii rozwoju powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2030 komisja przyjęła, również wyraziła opinię pozytywną. 6 członków komisji było za, 2 się wstrzymało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie przed chwilą uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji przyjęła uchwałę budżetową do realizacji. Przechodzimy do uchwały, która jest jakby pochodną tej uchwały, którą przed chwilą uchwaliliśmy, czyli uchwała numer 68/311/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032. Na podstawie odpowiedniej uchwały podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego wszystkimi głosami wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji. I przechodzimy teraz do chyba najważniejszej dzisiaj uchwały, która jest konsekwencją dyskusji między innymi i tych wszystkich opinii, które przeczytałem, a mianowicie uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego numer 68/312/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036 i Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem. Przepraszam, bo coś mi się wydaje, że się chyba... Nie, wszystko w porządku. Tak, przepraszam, wszystko w porządku, bo to jest wieloletnia prognoza finansowa dotycząca budżetu na przyszły rok. Tak? Dobrze mówię. Dobrze. Czyli paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Wpis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3. Paragraf 4.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Paragraf drugi. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Paragraf drugi. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w rokach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 6. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Bartoszewskiego numer 51/232/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Czyli najpierw uchwalamy wieloletnią prognozę. To zawsze tak jest, co jest pierwsze, jajko czy kura, prawda? Czy wieloletnia prognoza, czy budżet. Ale myślę, że to nie ma znaczenia większego. Dobrze, szanowni państwo, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jak państwo widzicie, mamy mały problem z internetem w tej chwili, ale już chyba jest dobrze, tak? Jeszcze nie. No musimy poczekać. Tak to bywa, proszę państwa, to jest złośliwość przedmiotów martwych. Szanowni państwo, w związku z tym, że mamy pewien problem z internetem, ogłaszam 10-minutową przerwę. Dobrze, szanowni państwo, wznawiam obrady po przerwie. Mamy już internet, wszystko jest w porządku. Tak, mam nadzieję, że możemy przejść do głosowania. Zacząłem głosowanie uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego. Wobec tego jeszcze raz zadaję wszystkim radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-2036? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała dotycząca budżetu Powiatu Bartoszewskiego. Wydaje mi się, że wszystkie dane dotyczące, wszystkie liczby dotyczące budżetu na przyszły rok zostały już przeczytane i wszystkim są znane. Dlatego ja pozwolę sobie, że już nie będę czytał całej tej uchwały, bo ona jest dość długa. Przeczytam tylko tytuł i przejdziemy do głosowania. Dobrze? Nie widzę sprzeciwu, więc mogę chyba tak zrobić. Otóż uchwała numer 68/313/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, i tutaj już jest treść uchwały, która jest zgodna z tymi wszystkimi sprawozdaniami, które czytaliśmy, także już nie będę tego czytał. Myślę, że możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Wobec tego zadaję panom radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Pan starosta się zastanawiał, czy głosować za, i zagłosował za. Także szanowni państwo, gratuluję, budżet na rok 2023 został uchwalony. To jest wielka chwila. Brawo. Gratulujemy zarządowi, gratulujemy pani skarbnik. Przechodzimy do kolejnej uchwały, a mianowicie jest to uchwała powierzenia
powierzenia powiatowi olsztyńskiemu realizację zadania publicznego. Uchwała nr 68/314 z 2022 roku w sprawie powierzenia powiatowi olsztyńskiemu realizację zadania publicznego. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Wyraża się wolę powierzenia powiatowi olsztyńskiemu realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez środowiskowy dom samopomocy w Biskupcu oraz na rzecz mieszkańców z terenu powiatu bartoszewskiego. Paragraf drugi. Powierzenie zadania, w którym mowa paragraf pierwszy, tryb oraz tryb i szczegółowe warunki jego realizacji określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy powiatem bartoszewskim a powiatem olsztyńskim. Paragraf trzeci. Upoważnia się zarząd powiatu bartoszewskiego do podpisania porozumienia, o którym mowa w paragrafie drugim. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu bartoszewskiego. Myślę, że wszystko jest jasne. Wobec tego wydaje mi się, że możemy przejść do uchwalenia tej uchwały. Zadaję pytanie wobec tego, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę do realizacji. I przechodzimy już do ostatniej uchwały dzisiejszego dnia, a mianowicie w sprawie przyjęcia strategii rozwoju powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2030. Jest to uchwała nr 68/315/22. Rada Powiatu po odpowiedniej podstawie prawnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się strategię rozwoju powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2030, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszewskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strategia powiatu bartoszewskiego jest radnym znana. Jest ona również opublikowana w internecie. Każdy się z nią zapoznał. Myślę, że możemy... Nie widzę zgłoszeń żadnych. Myślę, że możemy przejść do głosowania w takim układzie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2030? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu głosami 13 za i 2 osoby się wstrzymały od głosu. Strategię powiatu rozwoju powiatu bartoszewskiego Rada przyjęła. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, czyli sprawy różne. Proszę bardzo, kto w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Pan starosta? Proszę bardzo, pan starosta zabierze głos w sprawach różnych. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo, korzystając z sytuacji takiej, że ta nasza dzisiejsza sesja budżetowa okazała się być sesją właśnie przedświąteczną, to chciałbym w imieniu własnym, w imieniu zarządu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim tutaj obecnym, wszystkim, którzy nas oglądają, którzy nas słuchają. Zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i proszę państwa, żebyście pamiętali o tym, że za naszymi granicami jest tak straszna wojna. Wspomnijcie o tych wszystkich osobach w swoich modlitwach, w swoich refleksjach, bo to też jest bardzo im wszystkim potrzebne. Nasi bracia Ukraińcy niestety no muszą walczyć jeszcze o to, żeby móc w takim spokoju jak my no przeżywać te swoje święta. I tego im życzmy też z tej okazji, bo za 2 tygodnie, wiadomo, będą święta obchodzone przez osoby według kalendarza juliańskiego, obchodzące swoje święta i życzmy im naprawdę pokoju, przede wszystkim pokoju, bo to jest bardzo istotne. Oczywiście pokój ten no, musi być pokojem sprawiedliwym, jak ja to zawsze mówię i to jest też bardzo ważne.
Dlatego też, Szanowni Państwo, raz jeszcze, korzystając właśnie z tej okazji, bo jeszcze raz się prawdopodobnie spotkamy w okolicach 28, ale dzisiaj na te święta wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co dobre, pokoju, nadziei, miłości i wiary w to, że naprawdę będzie lepiej. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, Radzie naszej, za to, że przyjęliśmy ten budżet, który daje nam gwarancję naprawdę normalnej pracy na przyszły rok. No będziemy oczywiście, to jak zwykle wiecie, ulepszać, zmieniać, ale no, jest to już taki filar, który pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość. Także raz jeszcze bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Ja też, Szanowni Państwo, pozwolę sobie na zakończenie życzyć wszystkim Państwu i tutaj na sali, wszystkim kolegom radnym, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w przyszłym roku pokoju, pokoju, szczególnie Ukrainie, pokoju i to zwycięskiego pokoju. Zwycięskiego pokoju, tak żeby w przyszłym roku doszło do sytuacji, że ta hydra rosyjska zostanie pokonana. Także Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Oczywiście za chwileczkę wypowiem formułkę zamykającą dzisiejszą sesję, ale bardzo proszę, żebyśmy wszyscy zostali, ponieważ połamiemy się tradycyjnym zwyczajem opłatkiem, życząc sobie wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Opłatek na nas czeka, także bardzo dziękuję wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, którym też życzę przecież dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego, rodzinnych świąt, Bożego Narodzenia, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, zamykam 68. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo i podzielmy się teraz opłatkiem.